Cudowna broń Rosjan? Zełenski. To świadczy o całkowitej porażce inwazji i cudowna broń Rosjan? Wołodymyr Zełenski. To świadczy o całkowitej porażce inwazji. Rosja przekazała, że w ataku na Ukrainę rzekomo użyła supernowoczesnej broni laserowej. Na te doniesienia odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, negując rewelacje Kremla. Rosjanie szukają wytłumaczenia dla konieczności oszczędzania pocisków, uznał. Przypomniał też, że o wynalezieniu cudownej broni mówiła też III Rzesza, gdy przegrywała wojnę światową. Zełenski odniósł się do informacji Kremla o rzekomym zastosowaniu supernowoczesnej broni laserowej do ostatniego okresu II wojny światowej. Poświęcił tej kwestii fragment środowego, cyklicznego wystąpienia, opublikowanego w mediach społecznościowych. W czasie przywołanym przez Zełenskiego nazistowskie Niemcy łudziły się, że użycie tzw. Wunderwaffe, czyli cudownej broni, mogło zmienić wynik wojny. Według ukraińskiego przywódcy Rosjanie szukają wytłumaczenia dla konieczności oszczędzania pocisków. Jak dodał, oznacza to, że ponad 2000 rakiet wystrzelonych przez armię najeźdźcy na Ukrainę stanowiło główną część ich zapasów i pozostały tylko resztki. Wołodymyr Zełenski, Rosjanie popełniają katastrofalne błędy na najwyższych szczeblach i im bardziej stawało się jasne, że Niemcy nie mają szans w wojnie, tym więcej propaganda mówiła o cudownej broni, która będzie tak potężna, że stanie się punktem zwrotnym w wojnie. Jeśli więc Rosjanie już po 3 miesiącach inwazji próbują znaleźć swoją cudowną broń, świadczy to o całkowitej porażce inwazji, uznał. Pojawienie się idei Wunderwaffe świadczy, według Zełenskiego, o katastrofalnych błędach popełnionych na najwyższych szczeblach państwowych i wojskowych.